Urok przepływającej przez suwałki rzeki kilka lat temu skłonił samorządowców do rozważania pomysłu utworzenia nad nią dużego obszaru o charakterze rekreacyjnym. Od krzywulki aż po e, ulicę Sejneńską sukcesywnie wykupujemy grunty potrzebne pod właśnie realizację tych terenów rekreacyjnych. Natomiast najbardziej zaawansowany jest temat bulwarów miejskich, nowych, które powstaną pomiędzy ulicą Mickiewicza i ulicą Wojska Polskiego. Pomysł na wykorzystanie terenów nadrzecznych zrodził się po jednej z podróży Łukasza Kurzyny, którego zachwyciły rozwiązania zastosowane w hiszpańskim Bilbao. Tam pokazywano właśnie jak... Kiedyś rzeka, która była w tym mieście wykorzystywana do celów takich portowych, nad którą mieściły się właśnie częściowo przystanie dla łodzi, częściowo stocznie. Jak tam zmieniono obraz tego miasta poprzez to, że właśnie wyrzucono z nad rzeki te wszystkie uciążliwe funkcje, otworzono tam tereny rekreacyjne wzdłuż całej rzeki, nowe przestrzenie właśnie i zielone i, i ścieżki spacerowe i, i ścieżki właśnie do biegania i to mi w pewien sposób też ten temat jakby podpowiedziało pod i było taką inspiracją do tego, żeby w Suwałkach próbować ten temat również w taki sposób poprowadzić. Do tej pory podczas trwającego już około trzech lat procesu inwestycyjnego wybudowano nowe... Ulicę, której nadano imię Andrzeja Wajdy. Aktualnie trwa zaawansowana już rewitalizacja zabytkowego budynku Starej Łaźni. Trwają również prace dotyczące koryta rzeki. Będzie tutaj właśnie i modernizowany, remontowany jas na rzece, będzie tam wykonana przepławka dla ryb, będzie unormowany przebieg rzeki na całym właśnie tym fragmencie pomiędzy ulicą Mickiewicza i ulicą Wojska Polskiego. Pojawi się również nowa kładka. Kilka dni temu miasto pod Pisało umowę na kolejne prace, tym razem na przyszłych bulwarach, czyli obszarze typowo spacerowym, rekreacyjnym, obejmującym odcinek od Starej Łaźni do ulicy Mickiewicza. Ten fragment zostanie niebawem wykonany już całkowicie. Natomiast na przyszły rok chcielibyśmy dokończyć właśnie bulwary, czyli od łaźni w stronę ulicy 24 sierpnia, no i w kolejnym roku realizować to, co jest po drugiej stronie mostu na ulicy 24 sierpnia, czyli fragment fragment pomiędzy właśnie ulicą 24 sierpnia a ulicą Kościuszki, tak żeby w, przy te, w, tym, w ciągu tych najbliższych dwóch i pół roku ten temat właśnie bulwarów całkowicie zrealizować. Natomiast no, w kolejnych latach czekają nas dalsze etapy realizacji pracy nad rzeką, bo chcielibyśmy tę ścieżkę rowerową dociągnąć od ulicy właśnie 20, od ulicy Mickiewicza, aż po ulicę Krzywulkę mamy już zaprojektowaną ten, tą ścieżkę na fragmencie od ulicy Mickiewicza do Sikorskiego. Tam sukcesywnie wykupujemy grunty. W drugą stronę również, czyli od ulicy Wojska polskiego w kierunku utraty mamy też rozwiązane koncepcyjnie przebieg tej ścieżki. Choć bulwary mają ogromną ilość zwolenników, którzy nie mogą się już doczekać oddania do użytku terenów nad rzeką, miasto musi uporać się z istotnym dla tej inwestycji problemem. Sama procedura pozyskiwania gruntów, bo w większości te grunty są własnością prywatną. Niestety trwa bardzo długo. Tutaj musimy liczyć na dobrą wolę. Tych właścicieli, z którymi negocjujemy te wykupy, a z tymi, którymi nie uda się wykupić no po dobroci, ostatecznie będziemy stosować procedurę wywłaszczeniową, która też około no, roku trwa sama w sobie, także ten proces pozyskiwania gruntów jest w związku z tym bardzo długi. Dotychczas wykonane prace i te, które lada moment się rozpoczną, kosztowały miejską kasę około 10 milionów złotych. Kolejne sześć to dofinansowanie z programów unijnych i od państwa. Do tego kolejne 3 miliony wydano na budowę ulicy Andrzeja Wajdy. Kolejne jakby lata pokażą, ile jeszcze trzeba tutaj środków zaangażować, bo te ceny niestety w wykonawstwie cały czas rosną. Teren rekreacyjny pomiędzy ulicami Mickiewicza i Wojska Polskiego powinien zostać. Ukończone w 2022 roku. Kolejne etapy, no to wszystko będzie zależało od tego, jak będzie z dostępnością środków publicznych na ich realizację i jak będzie z dostępnością gruntów. Czyli mówiąc wprost, czy uda nam się na przykład przez najbliższe dwa lata pozyskać wszystkie grunty potrzebne pod realizację. Tutaj, takim pierwszym etapem, który chcemy realizować, to jest ścieżka na, na fragmencie od ulicy Mickiewicza, właśnie w kierunku ulicy Sikorskiego. Później Chcielibyśmy się zająć tematem właśnie ścieżki od ulicy Wojska Polskiego w kierunku ulicy Utraty, żeby co najmniej dociągnąć, być może nawet z przejściem kawałek za Utratę, no a w kolejnych latach realizacja dalszych jakby fragmentów. No także myślę, że jeszcze parę lat przyjdzie nam poczekać na to, żeby móc przejechać bezpiecznie rowerem od krzywulki poprzez właśnie tutaj centrum miasta, aż na ulicy Sejneńskiej i na tym całym fragmencie korzystać z uroków rzeki.